Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Rozpakujemy sobie dzisiaj telefon od firmy Overmax, model Vertis 4011U. Myślę, że naprawdę ciekawy, fajny smartfonik za nieduże pieniądze, o bardzo fajnych parametrach, ale o tym więcej za chwilę w filmiku, będzie więcej szczegółów i też przede wszystkim go sobie rozpakujemy, zobaczymy, co jest w zestawie, jak on właściwie wygląda i jakie robi wrażenie. Cena sprawdziłem sobie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok. Więc przed nami smartfon w naprawdę dobrej cenie, czyli Vertis 4011U. Jak widzicie, na okładce mamy wizualizację, mamy też kolorowe obudowy, które być może są też w komplecie, zobaczymy sobie zaraz. Natomiast specyfikacje, zobaczcie, jak na taką cenę powiedziałbym, że po prostu bajka. Procesor 4-rdzeniowy, 1,3 GHz, a naprawdę dobrze to wróży. Ekran przekąt na 4 cale, technologii IPS, czyli powinny być bardzo dobre kolory, bardzo dobre również kąty widzenia. Pamięć 512 MB, jak na smartfon jak najbardziej ok, i 4 GB wbudowanej pamięci. Oczywiście rozszerzyć to można kartą pamięci. Aparat 8 megapikseli, funkcja Dual SIM, czyli możemy włożyć tutaj dwie karty, osobny moduł GPS oraz Wi-Fi. Tak więc powiem Wam, że naprawdę fajnie. Tutaj mamy jeszcze rozszerzone specyfikacje. Dowiadujemy się, że rozdzielczość ekranu to jest 800x400 pikseli, więc całkiem fajnie. System to jest Android KitKat 4.4. I z ciekawych informacji mamy jeszcze informację, że jest tu Bluetooth. Możemy włożyć kartę microSD o pojemności do 32 GB, czyli też fajnie. I dwie kamery z autofokusem. Pojemność baterii 1700 mAh, czyli naprawdę spora. Nawet większa chyba niż w mojej Nokii, dlatego jak na tak telefon mały, bo 4 cale to jest powiedzmy taki średniej wielkości telefon, nie jest to jakiś gigant, to pojemność baterii naprawdę przyzwoita. No dobrze, otwórzmy sobie pudełeczko, zobaczmy co ciekawego w środku. Ok, więc jest sam telefon, rzucimy na niego okiem za sekundę, zobaczmy co tam jeszcze się kryje. Ok, pierwsza rzecz to jest końcówka do ładowania z gniazdka, oczywiście z wejściem USB. Bardzo fajnie, ponieważ w ten sposób możemy szybko naładować nasz telefon i mamy przewód. Dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, że jest to przewód USB, micro USB i możemy telefon ładować na dwa sposoby, albo z gniazdka elektrycznego, albo bezpośrednio z komputera. No i zobaczcie, mamy jeszcze obudowy, taką przezroczystą, żelową i obudowy plastikowe w raz, dwa, trzy, czterech kolorach. Zobaczcie, niebieska, taka czerwona, bardziej różowa, fiolet mamy i mamy żółty. I w sumie mi się na przykład podoba ta niebieska, może sobie je zamienimy, natomiast pozostałe, myślę, że bardziej takie damskie, chyba że ktoś lubi takie kolory, to oczywiście nie ma z tym problemu. Natomiast fajnie, że takie rzeczy są w obudowie. Rzecz jakby nie było może i małej wartości, ponieważ takie klapki obudowy pewnie są warte jakieś 5 zł za sztukę. Natomiast producent w ten sposób, w bardzo fajny sposób wzbogaca zestaw. Robi się nam już tych akcesoriów coraz więcej, więc bardzo fajnie. O, i tu jeszcze mamy, już widzę przez ten woreczek, że są to, moi drodzy, słuchaweczki. Jakiś mały test możemy sobie też zrobić z użytkowania, jak się trzymają w uszach, jakie są basy, ogólnie jak grają. Mamy tutaj model typowo dokanałowy, z takimi standardowymi, bym powiedział, silikonowymi wkładkami. Słuchawki wyglądające dość ładnie, dość fajnie, białe. Czteropinowy mini jack, czyli aha, mamy też mikrofonik. Faktycznie i przycisk do odbierania rozmów, ich kończenia i odtwarzania muzyki. Tak więc mała rzecz, a cieszy. W wielu nawet lepszych telefonach w zestawie nie ma po prostu żadnych słuchawek i zawsze trzeba zainwestować, sobie coś dokupić. No, bateryjka 1700 mAh faktycznie i user manual, taka instrukcja do telefonu. Jak tutaj te karty SIM załadować, jak kartę microSD.
takie podstawowe rzeczy. Też mamy jakieś informacje gwarancyjne i zobaczcie. Kolejna rzecz, która czyni ten zestaw po prostu już w tym momencie bardzo bogatym, świetnym moim zdaniem, to rzecz również warta grosze, ale mamy ją już w zestawie, czyli folia ochronna na nasz ekran. Rzecz w przypadku plastikowych wyświetlaczy naprawdę fajna. Ja w mojej Nokii mam na przykład szklany z Gorilla Glass 3 bodajże. Nie używam żadnego etui, nie jest tam potrzebne. Natomiast wiem z doświadczenia, miałem takie telefony też, że te ekrany po prostu łapią rysy. Można je uszkodzić, dlatego taka folia na pewno się przyda. Moi drodzy, widzę, że to jest jakiś screen guard. Nie wiem, czy to jest po prostu folia ochronna, czy też ma zmniejszać jakieś kąty widzenia od boku telefonu, po to, żeby niepożądane osoby po prostu nie widziały, co tam robimy, co piszemy, ale to sobie przetestujemy oczywiście i już przechodzimy do dania głównego, czyli sam telefon Overmax Vertis 4011U. Powiem Wam, że bez baterii leciutki, taki poręczny, w sam raz do dłoni, dla mnie już nawet troszeczkę mały, ponieważ przyzwyczaiłem się do czegoś troszkę większego. Mamy ponownie te cechy. Sam telefonik, powiem Wam tak, tu mamy standardowo te przyciski do Androida. Mamy przednią kamerę, głośniczek, z tyłu porządniejszy aparat, nawet lampa błyskowa, obudowa matowa, gumowane tworzywo, w dotyku przyjemne, dość dobrze się trzyma dłoni, czyli nie będzie się ślizgać. Vertis Overmax, głośniczek. I przyciski mamy standardowo power, głośniej, ciszej. Natomiast porty mamy tutaj u góry na słuchawki i port do ładowania. Tutaj mamy chyba mikrofon, jak dobrze widzę. Dokładnie. No i moi drodzy, żeby sobie zobaczyć więcej, musimy zdjąć tą obudowę. Ok, obudowa zeszła bez większego problemu. Powiem Wam, na co warto zwrócić uwagę, jeszcze ten taki dość fajny, ozdobny pasek tutaj idący przez cały telefon, nadający takiej elegancji. No i widzimy w środku miejsce na karty SIM, opisane jako SIM 1, SIM 2, więc bez problemu się połapiemy. I miejsce na kartę microSD. I mamy też model telefonu. Tutaj oczywiście wchodzi nasza bateria. A więc cóż, powiem Wam, że pierwsze wrażenia naprawdę fajne. Specyfikacje super, akcesoria świetne. Cena telefonu również, jak na to wszystko, co tu widzę, to po prostu wydaje się być jakąś pomyłką, to, że jest aż tak niska. Jeśli Was interesuje, sprawdźcie sobie w opisie filmu, tam macie linki. Natomiast powiem Wam, że jeśli ten telefon będzie działał tak dobrze, jak wygląda, jak pokazują specyfikacje, no to myślę, że będzie to produkt wart polecenia. Ale oczywiście sprawdzimy to w testach, zainstalujemy kilka gier, zrobimy benchmarki i ogólnie poznacie też moje wrażenia z takiego codziennego użytkowania tego telefonu, ponieważ mam się nim zamiar pobawić dobre 2-3 tygodnie i dopiero potem coś nagrać. Tak więc na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam też do innych filmów na moim kanale. Zaglądajcie codziennie, ponieważ codziennie jest coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!